Misja Euro. Dziś już zacznie się to wszystko, pierwszy mecz. Ale zanim, Sławek, przejdziemy do tego pierwszego meczu, ja przypomnę wam wszystkim. Bardzo krótka forma, bardzo późno puszczone w sieci. Trochę o tym mówiliśmy wcześniej, o konkursie Euromanager. Sam możesz sobie wybrać drużynę, sam możesz wybrać zawodników zgodnie z regulaminem. To wszystko na stronie sportowewałbrzych.com.pl. Tam w skrócie mogę przypomnieć, wybieramy 11 zawodników do zespołu. Ja swoją 11 już wybrałem. Z jednej reprezentacji... Ja jeszcze. Tak, do 18 zdąży. Z jednej reprezentacji można wybrać maksymalnie 2 zawodników. Do wybranej formacji są 3 do wyboru. Wybieramy tak, że w danej formacji maksymalnie jednego zawodnika z jednego kraju, czyli nie możesz wybrać 2 Holendrów na przykład w pomocy, możesz wybrać tylko 2 do 11. Ci zawodnicy to są zawodnicy powołani przez selekcjonerów. Oni będą grać na boisku lub nie. I tak jak oni będą grać, zgodnie z tym regulaminem, jaki jest na stronie, będziecie zdobywać lub tracić punkty, więc myślę, że warto się tutaj zastanowić. Myślę, że to może być ciekawa zabawa. Te składy, przypominam, też wysyłamy mailem na adres redakcja@sportowewałbrzych.com.pl. Wszystkie te składy wysłane do godziny 18 dzisiaj będą uwzględnione. Dla tych najlepszych drobne upominki, nie przewidujemy nagród finansowych, dlatego każdy może w tym zagrać, nawet dzieci mające lat 10 i powiedzmy więcej troszkę, bo w innym przypadku musiałby być to konkurs tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No a my przejdziemy do tego co najważniejsze, czyli do tego co się działo w ostatnim czasie, zanim Polacy zameldowali się w Hamburgu, tak? Tak. W Hanowerze. Dobrze. No dobra, to już wiemy, że nie w Hamburgu, a w Hanowerze. Ale tak sprawdzałem, czy śpisz, wiesz? Bo widzę, że tak się uśmiechasz, kiwasz głową, myślisz o czymś konkretnym. A wygląda jak wygląda. No tak prawdę mówiąc, słuchaj Sławek, dawno już wiemy, dzisiaj dopiero ten odcinek widzowie zobaczą, te składy, prawda, składy. Polska reprezentacja z 29 zawodników, 26 pojechało na turniej. Może zacznijmy od tego, że nie pojechał Kałuziński, Bochniewicz i Milik. Milik sam się wykluczył. Bochniewicza widziałbym w składzie zamiast Salomona i wszyscy zaraz fani tego klubu z Poznania, spod Poznania będą mnie tutaj krytykować, ale fakt faktem ten zawodnik się nie nadaje do gry na tym poziomie i mam nadzieję, że coraz więcej osób to zobaczyło po meczach towarzyskich, szczególnie tym meczu z Turcją. A Turcja to jednak klasa niżej poziom niż to, co nas czeka na Mistrzostwach Europy w naszej grupie. No więc tym bardziej tego pana nie widzę. Kałuziński trochę też chyba jeszcze nie wpasował się w system. Tak, powołany był trochę tak od początku jako rezerwowy, raczej nie miał szans na grę sam probierz. Tak. O tym mówił też tak, no krytykował go trochę po występie w meczu towarzyskim, ale jak sam mówi, on wie jak do tego zawodnika, zna go z kadry młodzieżowej, wie jak do tego zawodnika. No trzeba trafić, prawda? I on... Podejrze tak. Nawet jako mówiąc brzydko opierniczyć czasami i tak to było właśnie po meczu z Ukrainą, ale to mu wyjdzie na dobre. Zgadza się, myślę, no to w tym meczu nie ma pretensji, myślę, sam też wiedział. Jest ciężko by się przebić, prawda? No dobrze, zasłużył sobie na to, żeby w tej kadrze się znaleźć, tej szerokiej kadrze, tam no zobaczył jak to wygląda. No i teraz wiesz, nota wszedł po przerwie za Urbańskiego w meczu z Ukrainą, nie wyszło to dobrze, ta nota była niska, także naprawdę nie można tutaj mieć pretensji do trenera, że wybrał inaczej, natomiast ja myślę, że to kiedyś być może zaprocentuje, no zobaczymy, bo to kiedyś zawsze u nas jest być może, trudno ocenić tak z góry. Sławek, bramkarze. Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Marcin Buksa i oczywiście... Bułka. Tak, masz rację. Ale popatrz, mam tak napisane, widzisz? Marcin Buksa. Marcin Bułka z Nicei.
Ale ciekawe, czy by się obraził, jakby tak usłyszał. Może też Buksa będzie za to podbudowany tym, że porównujemy go do Bułki, jednak mimo wszystko najlepszego bramkarza Ligi Francuskiej. Ale tutaj hierarchia jest jasna, póki co wiadomo, że Wojciech Szczęsny numer jeden. Będzie mu się chciało, myślisz, bronić, bo powiem ci, że ja mam duże wątpliwości co do jego chęci gry. W meczu z Turcją, bo do tych meczów towarzyskich zapewne też będziemy się odwoływać z racji tego, że tam widzieliśmy co niektórych zawodników. Szczęsny nie zagrał w pierwszym spotkaniu z Ukrainą, zagrał w meczu z Turcją, no ale zagrał dobrze, o dziwo, zaskakująco dobrze. Ja nie jestem też wielkim fanem tego bramkarza, natomiast umiem docenić tak jakby jego umiejętności, bo wiadomo, że gdy już nie ma Pamińskiego, gdy już nie ma Boruca... Nie jesteś fanem jako osobowości. Tak, tak, zdecydowanie tak, bo dlatego mówię, umiejętności ma wysokie, ale były takie momenty, gdzie wszyscy na niego stawiali, a wydaje mi się, że wtedy właśnie swoje prime mieli inni bramkarze, tak jak Fabiański na Euro na przykład w 2016 roku i chyba też później miał ten swój lepszy okres niż Szczęsny, który fakt, sam się przyznał w dużym wywiadzie, że jemu się wtedy nie chciało i że on się dziwił, że on gra. Więc jak on sam tak czuł, no to... Wiadomo, Szczęsny potrafi zadbać o swoją jakąś autopromocję. Tak. Na pewno swoim charakterem, sposobem bycia, jaki jest, taki jest. Ale no jest bramkarzem, który potrafi... Na swoim fachu się zna. Dobrze, ale ja zawsze o nim mówiłem, widzisz, że to jest wirtuos, czyli nie tak jak niektórzy, że potrafi utrzymać poziom sportowy, kiedy jest potrzeba przez cały turniej, tylko na przykład bardziej na zasadzie takiej, że potrafi zagrać magicznie, bo mu się zachciało, bo ma wenę twórczą, albo potrafi zagrać tragicznie. Tak, dlatego, że po prostu akurat, nie wiem, ręce mu opadły, pędzle wyleciały z dłoni. No popatrz, mecz z Niemcami, wygrana nawet choćby za czasów Santosa i wydawałoby się, że jest w świetnej formie, no ale to, co potem się działo w meczu z Mołdawią, pokazało, że jednak niekoniecznie musi tak być. Dobrze, niektórzy powiedzą, nie jego wina, że te bramki padały, ale tu bardziej chodzi o kontekst, że po prostu może zagrać naprawdę genialne zawody. Tak, a chwilę, no prawda, no, a chwilę potem właśnie gubi koncentrację, gdzieś tam nogi, ręce pod nogami puszcza i wiesz, jak to działa. To nie o to chodzi. Na Mistrzostwach Europy na przykład tych za czasów jeszcze Paulo Sousy też grał w taki sposób, że ciężko było go tutaj, wiesz, chwalić za grę. No, bramka samobójcza w meczu ze Słowacją, prawda? Taki sobie raczej ciemierzniczy występ z Hiszpanią. Niektórzy mówią, że przecież obronił bardzo ważne piłki. No dobrze, ale też ile razy tam się pomylił i nie padła bramka z tego powodu. Słaby mecz ze Szwecją. No widać było, że to nie był jego czas. On sam to powiedział później. Sam mówił też, że... Być może jest to jego ostatni turniej. To on wiesz, nawet powiedział, że to jest jego ostatni turniej, mistrzostw Europy. No, może się tak. Akurat... I wiesz, ja powiem w ten sposób. I może to jest powód do tego, że mu się będzie chciało. Natomiast cieszę się bardzo, że w tym obwodzie bramkarzy, bo różnie bywało też ze Szczęsnym w trakcie jego gier, prawda, na mistrzostwach, są bramkarze tacy jak Skorupski i Bułka, którzy naprawdę są na bardzo wysokim poziomie. Skorupski pokazał w tym meczu z Ukrainą troszkę umiejętności, bo musiał. Natomiast też Bułka, no mimo że nie zagrał w tych dwóch meczach towarzyskich, jestem przekonany, że gdy będzie musiał wejść na boisko, bo by się tak zdarzyło, też będzie potrafił. No, fakt, że on we Francji nie dał sobie kaszy wdmuchać, jest naprawdę dobrym bramkarzem. Pokazuje to. Zmienił się też trochę mentalnie. Natomiast czy tu hierarchia jest zachowana? Ja mam trochę wątpliwości co do tego, czy trener Probierz przed tymi meczami towarzyskimi był w 100% pewien, na kogo postawić. I może dlatego... sobie, jakby Szczęsny nie był pierwszym bramkarzem teraz. Tak, jak najbardziej tak. No, ale i nie dlatego, że go nie lubię. Kadrze. Nie, myślę, że nie. Mi się wydaje, że był. Myślę, że nie, bo powiem ci w ten sposób. Szczęsny wyjdzie na pewno na mecz z Holandią. I zobaczymy, jak wyjdzie mecz. Jeżeli wyjdzie tak, że zagra... Ale nie sądzę, żeby w trakcie turnieju trener postawił na innego bramkarza. Ja myślę, że to może wyglądać tak, jak było w wcześniejszych turniejach. Ale jeżeli mu się nic zdrowotnie nie przydarzy, nie dostanie... W 16 kontuzja. Lub nie dostanie czerwonej kartki, tak jak na przykład w 2012 w Polsce na Mistrzostwach Europy, to będzie grał. No chyba, że przegramy dwa pierwsze mecze i ten trzeci o niczym nie będzie. Przypomniało mi się, jak na Mistrzostwach Świata w 90 roku trener jeszcze Związku Radzieckiego po pierwszym meczu zmienił bramkarza. Legendę absolutną Rinata Dasajewa.
Powiedz, czy to im przyniosło jakieś korzyści wtedy? No, wiesz, to różnie bywa w życiu, ale... Argentyna już nie była taka, co... Ale pamiętasz... No dobrze, a co się wydarzyło w Argentynie, gdy Goikoechea stanął w bramce? Też był rezerwowym bramkarzem i dzięki niemu Argentyna dotarła aż do finału, zdobyła Mistrzostwo Świata wtedy. Więc różnie bywa tak naprawdę w tym temacie. Ja jestem zdania, że zarówno Skorupski, jak i Bułka są w stanie sobie poradzić z presją bycia bramkarzem numer jeden i niewiele stracimy, jeśli by któryś z nich musiał stanąć w bramce między słupkami zamiast Wojciecha Szczęsnego. Ja mówiłem też, że to jednak też troszeczkę subiektywne odczucie, bo no nie jestem jego wielkim fanem i nigdy nie byłem. Ale prawda jest też taka, że no niestety, ale chyba po prostu najzwyczajniej w świecie to, że bycie dobrym bramkarzem no, nie musi jednoznacznie oznaczać bycie dobrym bramkarzem na wieki. Taka jest prawda. No. W Juventusie też... Zobacz, też nie wiadomo, co będzie. Tak. Zobacz, bo zaraz przejdziemy do obrońców, ale zobacz, Sławku, prosta rzecz. Najsłabsza jakby cecha gry bramkarskiej Wojciecha Szczęsnego według ciebie. No niekoniecznie. Gra nogami. I decyzyjność w tym temacie. Niezwykle niebezpieczne błędy popełnia bardzo. Przykład meczu z Turcją. Raz, że tam Salamon zawalił, dwa, że Wojciech Szczęsny właśnie wyprowadzał tę piłkę i tak jak wyprowadził, tak widzieliśmy, jak to się skończyło. A takie sytuacje w meczach z jego udziałem się pojawiają bardzo. A na mistrzostwach błędów się nie wybacza. I za to mecz z Skorupskiego, który no też pewnie błędów się nie ustrzega w swojej karierze, ale jednak te podstawowe elementy gra nogami jest dobra. Przy czym czego my będziemy potrzebowali akurat w tym meczu z Holandią? Wydaje mi się, że przede wszystkim tej wirtuozerii i gry na linii. I tu się zastanawiam, który z tych trzech jest najlepiej przygotowany do takiego spotkania. Czas pokaże, bo nie wiem. Wiem, że z czwartym bramkarzem na mistrzostwa pojedzie Mateusz Kochalski, ale oczywiście tylko do treningów, do gier nie może być zgłoszony. Linia obrony, słuchaj Sławek, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior, Tymoteusz Puchacz, Bartosz Salamon i Sebastian Walukiewicz. Tu się już nie pomyliłem. To na Salamona się wypowiedziałeś? No też mam wątpliwości, czy powinien w tej karze się znaleźć, tak? Znaleźć, tak. No widziałeś jego mecz z Turcją, prawda? Salamon generalnie zagrał w podstawowym składzie w meczu z Ukrainą. Dostał najniższą notę ze wszystkich zawodników za ten mecz. Dostał zaledwie 5. Nie mówię o tych, którzy weszli z ławki rezerwowych, bo tam też oczywiście Puchacz 5, Moder 6,5, Lewandowski 5, Kałuziński 5, Bereszyński 5, 6, względnie zależy jaka ocena, jakie jest jakieś źródło od oceny, prawda? Salamon w meczu z Turcją wchodzi w przerwie za Dawidowicza, który tam gdzieś zgłosił uraz. No i ja ci powiem, od momentu jak go zobaczyłem na boisku, to w jaki sposób on się porusza, w jaki sposób on reaguje na to, co się dzieje, od razu wiedziałem, że będzie źle. I natychmiast Turcja nas zniewoliła, że tak powiem, przed polem karnym. Jego bramka w 46 minucie już powinien wylecieć z boiska za faul. Tylko dlatego, że beznadziejny sędzia Berke z Węgier sędziował to spotkanie, bo to nie tylko tu pomylił się przy faulu Ślisa, pomylił się przy faulach Turków, gdzie tam za to nadepnięcie jednego z nich na kolano któregoś z naszych piłkarzy, już nie pamiętam dokładnie, zakopnięcie w głowę, przypadkowe rzeczy, ale te rzeczy też są karane kartkami, on nawet fauli nie odgwizdywał w tych przypadkach, więc... Jeszcze mecz towarzyski się rządzi zawsze swoimi prawami. Ale o zdrowie zawodników trzeba dbać, tym bardziej takie. W takich sytuacjach i dlatego ja uważam, że Salamon, szczególnie, że jest piłkarzem w tym wieku i po takich przejściach, dalej twierdzę, że on dobrze wiedział, co robi, wypukując z organizmu substancje niedozwolone. Nie wierzę, że to był przypadek. Jeszcze tego tam nie przesądzam, ale... Słuchaj, Sławek. I tak nie jest to na pewno zawodnik na pierwszy skład. I... A powiedz mi jedną rzecz. Zawodnik, który nie może trenować przez półtora roku, powiedzmy, czy tam czas trwania tego zawieszenia, po zakończeniu tej kary, on miał taki zakaz, że on teoretycznie nie mógł nawet wejść do żadnego klubu piłkarskiego. Wiadomo, że pewnie mu tam pozwolono, oni przymykali oczy, ale on nie mógł wejść nawet na teren żadnego klubu sportowego. Taki był to zakaz. Ale dobra, trenował, powiedzmy, nie grając przez tyle czasu. On jest w rytmie meczowym, on potrafi utrzymać dyspozycję fizyczną, i mi tu powie ktoś, że to nie jest wynikiem środków niedozwolonych,
On mówi, że ktoś mu dał środki, które wypłukują z organizmu poprzez moczopędność, czyli często oddawanie moczu, między innymi takie środki, które po prostu mają być niewykryte. Ja rozumiem, że on mógłby powiedzieć, że dostał środek jakiś dopingujący i tego mógł nie wiedzieć, ale środki, które czyszczą organizm, tego nie wiedział. Nie widział, że musi do toalety częściej chodzić, że więcej się pocisz, nie widział, jak organizm reaguje, nie wiedział, wiesz, naprawdę. Tego nie rozstrzygniemy. Ja jestem zdania, że po prostu to było zrobione, co było i no i wiesz, takie zbiegi okoliczności po prostu trudno uwierzyć. Na pewno nie jest to zawodnik na pierwszy skład. Nawet na drugi skład. Wiadomo, że Bednarek, Dawidowicz, Kiwior. Ja ci powiem, trochę żałuję, że nie ma mimo wszystko tutaj tego Bochniewicza, bo w swojej lidze grał nieźle. Teraz go nie będzie, mógłby coś tam wejść zawsze z ławki. Puchacz, tak mi się sceptycznie do niego nastawiony. Ale on w meczu z Ukrainą przecież zagrał, no słuchaj, w skali 0-10 na notę na 5. Ale taki miał parę akcji taki, że też już straciłem do niego wiarę w niego. No nie wiem, ja ci powiem, że... Dużo bardziej mi się podobał Walukiewicz na przykład. Też widzisz, bardzo mi się na przykład podobał w tej grze obronnej właśnie Dawidowicz i co ciekawe Kiwior, bo Kiwior na przykład zagrał w dwóch meczach i zagrał poprawnie, nie? Co też zaskakujące było. Nie podobał mi się Bereszyński, ale jemu chyba nie pasuje to ustawienie. Ja go lubię, ale on bardziej chyba pasuje do gry z czwórką obrońców. No zobaczymy, czy Puchacz sobie poradzi. Puchacz... Kiwior ma fajnie ten ciąg na bramkę. On też potrafi się właśnie ofensywnie. I dobrze się uzupełnia tutaj na lewej stronie z Zalewskim, prawda? I ta dwójka świetnie pracuje. Z Ukrainą to było. To było widać wtedy, tak. No nie wiem, nie będę nic mówił. Bardzo jestem na nieco do Salomona. Puchacz może faktycznie załapie, bo to jest taki zawodnik, który jak jest w gazie, to coś tam zagrać potrafi. Linia pomocy. No tu mamy największą grupę zawodników, bo jest Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Jakub Moder, Jakub Piotrowski, Taras Romanczuk, Michał Skóraś, Bartosz Ślisz, Damian i Sebastian Szymański, Kacper Urbański, Nikola Zalewski i Piotr Zieliński. No i tu jest naprawdę z czego wybierać w zależności od ustawienia. I dlatego teraz o tym wspomniałem, bo zobacz, Sławek, Polska zagrała dwa mecze towarzyskie. Ale tak naprawdę w tych dwóch spotkaniach towarzyskich z racji urazów i zmian szybkich dosyć zmieniało się ustawienie bardzo często. I tak jak w meczu z Ukrainą wyszliśmy w ustawieniu 1-3-4-1-2, no lub ewentualnie 1-4-3-3, w zależności od tego, jak to na grafice było przedstawiane. Kiwior, Salamul, Walukiewicz w linii obrony, Zalewski, Romańczuk, Zieliński, Skóraś, ta linia pomocy, z tym, że z założeniem, że jeżeli Kiwior idzie do przodu, to Zalewski wraca i uzupełniają się w ten sposób. Romańczuk miał też na uwadze być zastępujący ewentualne Salomona w lukach, gdy ten szedł do przodu, bo miał tam takie momenty. No a Walukiewicz dość często operował na tej samej stronie z Skurasiem, choć mniej ofensywnie grający jak na przykład Kiwior. Do tego Szymański tuż za napastnikami, Buksa, Milik, no i to wszystko się skończyło bardzo szybko, bo Milik zszedł z boiska. Natychmiast zmieniło się ustawienie. Wszedł Urbański za Milika i Buksa został jedynym napastnikiem, natomiast za jego plecami grał właśnie Szymański z Urbańskim. Jak wyjdziemy na Holandię z jednym nominalnym? No ja ci powiem właśnie, że tu jest moim zdaniem problem, bo jak chodzi o probierza, mam takie wrażenie, że skład i ustawienie reprezentacji Polski na Holandię to było to, co graliśmy w pierwszej połowie z Turcją i ewentualnie, bo tam graliśmy na początku z dwoma napastnikami. Ale teraz wierzymy, będzie Lewandowskiego. Właśnie. I jak nie mamy... I pytanie, czy to jest zagrywka probierza, bo jest znany z takich rzeczy? Tak. Że faktycznie, tak. Początkowo uważałem, że ten mecz z Turcją, pierwsza połowa i gra 3, tutaj tak mogę chyba powiedzieć 5-2 bardziej niż inaczej, bo Ślisz był tym zawodnikiem cofającym się bardzo do obrony, takim typowym defensywnym pomocnikiem. Zalewski, Zieliński, Piotrowski i Frankowski grali w linii pomocy, z tym, że Frankowski i Zalewski byli tymi zawodnikami, którzy przede wszystkim mieli grać do przodu. Świderski, Lewandowski to byli zawodnicy, którzy mieli grać jako dwaj napastnicy i wydaje mi się, to miało być na Holandii. Bo Turcja gra dokładnie w takim samym ustawieniu jak Holandia. Ale widziałbym właśnie na wyjściowy skład z Holandią właśnie Buksę, Urbańskiego i Ślisza w pierwszym składzie. Ja ci powiem,
Nie wiem, ma trochę tutaj do trener do pomyślenia, bo tak, jak zszedł z boiska Świderski i potem za niedługo Lewandowski, to się ustawienie zmieniło diametralnie. Dalej była trójka obrońców, ale przed nimi grała trójka pomocników. Praktycznie piątka w drugiej. Tak, dwóch pomocników grała takich bardziej do rozegrania i to byli Zieliński z Piotrowskim. Przed nimi tuż za Piątkiem grał Urbański i Piątek samodzielnie. No i ten układ już nie był dobry, bo tak, i Piątek zagrał słabo, średnia ocen z różnych portali, jak sprawdzałem, to była 5. W przypadku Urbańskiego, który miał niezłe noty, bo 7-8 za pierwszy mecz, ale grał na innej pozycji troszkę niż teraz, tutaj już nota 6, widać było, że sobie nie radził z tymi zawodnikami z Turcji. Za to cały czas w dobrej formie Zieliński, Piotrowski, Ślisz. Zalewski, no wręcz jeden z najlepszych zawodników tego meczu z Turcją. Frankowski no miał takie lepsze momenty, ale nie wytrzymał tempa tego meczu. No i tutaj Kiwior, Dawidowicz, Bednarek, ta trójka obrońców moim zdaniem wyszła najlepiej z tego wszystkiego. Ale widzisz, i to mnie właśnie zastanawia, nie wiem co byłoby lepsze. Ja uważam, że gra na jednego napastnika w polskiej reprezentacji to jest pytanie tylko, czy to jest dobre? My no różnie gramy. Czy z Holandią jest dobrze zagrać defensywnie tak bardzo? Oglądałem mecz Islandii z Holandią. Do przerwy było tylko 1-0 dla Holandii, Islandia grała bardzo odważnie do przodu. Po przerwie Islandii zaczęło brakować sił, przegrała ten mecz 0-4. Boję się, że jeżeli my zagramy z jednym napastnikiem, ale w takim ustawieniu jak w meczu z Turcją, które było testowane, naprawdę uważam, pod Holandię, to będziemy mieli kłopot, bo oni nas rozklepią. Dużo grają piłek pomiędzy formacje, dużo grają takich prostopadłych piłek, szukając wolnej przestrzeni pomiędzy jedną a drugą formacją, skąd potem albo jest zagranie bezpośrednio do wchodzących napastników, albo uderzenie na bramkę. Holendrzy naprawdę mają to opanowane, zresztą w meczu Ligi Narodów nas w ten sposób ogrywali niemiłosiernie. Lepszym wydaje mi się rozwiązaniem byłby ten wariant meczu z Ukrainą, tylko wiem, dwoma napastnikami tutaj chyba się nie odważy zagrać probierz. Ale gdyby nie. Urbański. Tylko Urbański to jest typowy pomocnik, skrzydłowy no, bardziej, wiesz. I wydaje mi się. Mogący grać i tu, i tu, właśnie i, takiego. I też, trochę fałszywego na. No może, ale wydaje mi się, że i właśnie. Tak, Lewandowskiego postawił właśnie na buksę zamiast Świderskiego. No dobra, to poczekaj. Czterech napastników pojedzie na Mistrzostwa Europy: Robert Lewandowski, Adam Buksa, Krzysztof Piątek i Karol Świderski. No i co powiesz o tych napastnikach? Który z nich się tak naprawdę zaprezentował dobrze w tych dwóch sparingach? Bo ja mam wątpliwości, czy... Zastanawiam się, co by było, gdyby Mili rozegrał cały mecz. No właśnie. I kogo ewentualnie, czy selekcjoner w planach miał zadanie czterech? No miał. Miał na zabranie czterech. Nie miałby sensu. No wiadomo, Robert Lewandowski. Ja jestem przekonany... Ale myślę, że Buksa jest mimo wszystko największym wygranym. Wydaje mi się, że nie pojechałby albo Świderski, albo Piątek. Mhm. I bardziej właśnie, choć no, o Świderskim też za dużo nie można. Jeśli Milik by był w kadrze oczywiście, nie? Tak, zawsze byłem za Milikiem. Uważałem, że powinien, niekoniecznie. Powinien zagrać, ale właśnie kosztem kogo. No Piątek też odzyskał formę trochę, ale wiadomo, że to też nie zawodnik na pierwszy skład. Milik też takim by nie był, ale ze względu na jego doświadczenie byłbym za... I tutaj masz rację, też tak uważam. I teraz tak, patrząc na to, że Lewandowski ma nie zagrać w tym pierwszym meczu... Mówią, że możliwe, że i że i w drugim nie zagra, tak. Ja uważam, że jeżeli to jest rzeczywiście kontuzja taka, o której mowa, to jestem przekonany, że on w ogóle nie zagra w fazie grupowej. Że to będzie tak jak z Glikiem w Rosji, gdzie będą się bić o to, żeby on ewentualnie dał radę wejść na boisko w trzecim meczu. I wcale bym się nie zdziwił. Tylko powiedz mi teraz, no dobra, jego stąd wykluczamy z racji tego, że jest kontuzjowany, wymieniamy na kogoś innego, bo takie głosy często w social mediach się pojawiają, ale na kogo? Przecież my nie mamy napastników, którzy byliby w stanie zagrać na Mistrzostwach Europy na takim poziomie. Tym bardziej, więc nie wiem, to jest w ogóle o czym mówić. Popatrz, bo ja tu sobie notowałem w czasie meczu, zaznaczałem kropki, krzyżyki, plusiki, więcej, mniej, w zależności od tego, co mi się podobało w trakcie tych spotkań. No i tak, Lewandowski zagrał w pierwszym meczu w jedną połowę, tak naprawdę, powiem Ci nawet, za dużo tam nie pokazał, jedna dobra akcja, taka przy tym kropeczka.
Buxa w pierwszym meczu uważam chyba najlepszy występ ze wszystkich zawodników tych formacji ofensywnej. Nie było w tym meczu Piątka Świderskiego, bo nie zagrali. W drugim meczu z Turcją Robert Lewandowski zagrał pół godziny. Świderski też pokazał to, co... Tylko, że on zagrał bardzo krótko. Ma, dziś, ma okazję, potrafi ją... Tak, kilka minut gry i potem już tu ptanie. No nie jest, ale wiesz, ja ci też, ja to powtarzałem zawsze innym jak osobom, jak pytają, co myślę na ten temat. Tego typu urazy mają to do siebie, że to już jest naruszenie jakiejś struktury. Jeżeli teraz tak się zdarzyło, że będzie jakiś ostry mecz, jest duże ryzyko, że to po prostu się powieli albo powiększy, pogłębi. I ta kontuzja może rzeczywiście być prawdziwą kontuzją, więc nie uważam, żeby to był taki problem nie do przejścia. Ale to może urosnąć później. Jako pierwszy wybór tej sytuacji, a teraz to jest dla mnie zdecydowanie Adam Buxa. No widzisz, ja tutaj ci powiem, że akurat masz rację, też z tym się bym zgodził i gdybym miał typować... Ale to może być ciekawe, wiesz, napisałem nawet wczoraj na Facebooku, czy brak Lewandowskiego nie będzie takim kasusem Lubańskiego, Włodzimierza Lubańskiego. Czytałem. Właśnie też ta kadra, no, trener Górski musiał szukać innych zawodników, znalazł Szarmacha. No tak. Może to też inaczej pod kątem przeciwników. To co, taki... Analizowali, wszyscy wiedzieli, skupiali się na Lubańskim. Tak. Tak samo? Tak, może być tak samo. Polacy myślę mają zagwozdkę. Wiesz co, Holendrzy z nas się śmieją, Holendrzy nas mocno lekceważą. Austriacy też się śmieją i nas lekceważą. Francuzi mają trochę inne podejście, bo oni nie umieją grać z Polską jako taką, mają zawsze największe problemy z Polską. Nawet jak z nami wygrywali mecze, to były to mecze dla nich najtrudniejsze. Tak jak nawet ten ostatni na Mistrzostwach Świata trener reprezentacji, jak zapytany o to, który mecz był najtrudniejszy, to stwierdził, że ten mecz z Polską, o dziwo, nie na przykład finał z Argentyną, prawda? I teraz też przestrzega wszystkich trenerów Francuzów właśnie przed Polską, że to jest niedoceniony zespół. Natomiast francuskie gazety, dziennikarze ocenili Polskę na 0 gwiazdek, nawet Austriakom dali 1 czy pół, twierdząc, że my tam jedziemy po to, żeby nie zająć ostatniego miejsca w grupie. No i może to jest faktycznie takie podejście realistyczne. Też trzecie miejsce w grupie też może dać awans. No właśnie, różnie może to wyglądać. Ja uważam, że jeśli mamy coś osiągnąć, to w takiej grupie można zrobić wiele. Jeśli mamy nic nie wygrać, to jak odpadniemy z takiej grupy, to też po prostu zdarzy się to, co się zdarza ostatnio co kilka lat. Na mecz z Holandią ja tutaj wyszedłbym w podobnym składzie, jeśli nie takim samym jak właśnie nie, właśnie jak na Ukrainę, ci zaskoczę. Tak, zagrałbym z małymi zmianami, zagrałbym w obronie Kiwior, Dawidowicz, Bednarek, przy czym tutaj trochę się zastanawiam, czy Walukiewicz nie jest lepszym rozwiązaniem jak Bednarek, ale dlatego mówię, tak bym pomyślał. W linii pomocy pomyślałbym nad rozwiązaniem Zalewski, Zieliński, Slisz i tu właśnie zastanawiam się, czy Frankowski, czy Skóraś, bo Skóraś dobrze zagrał lepiej od Frankowskiego, ale Frankowski miał trudniejszego przeciwnika. Później widziałbym tutaj w tym przypadku Sebastiana Szymańskiego, Urbańskiego i Buksę z przodu. Przy czym Szymański, Urbański zawodnikami bardziej ofensywnymi takimi pomocnikami niż typowo napastnikami, Buksa takim graczem ciągnącym tą grę. Podobna charakterystyka jak Lewandowski, tylko że dużo typowa dziewiątka. I Szymański, Urbański, Zalewski, Skóraś. Ja powiem w ten sposób. Jeśli Nikola odpali, jeśli Kiwior z resztą obrońców nie popełnią błędów, nie wiem kogo w bramce, bo ja chyba mimo wszystko wolałbym Skorupskiego jak Szczęsnego. Jeśli powiedzmy Szymański, tak jak mówię, odpali, z Zielińskiemu będzie się chciał biegać, Śliszczy, Romanczuk zagrają swoje. Zawsze mu się wymawia, że reprezentacji nie odpalał. To może być jego turniej. Bez względu na wynik, na awans, ale może chyba dorósł do tego, to już nie wiem. Że pominie wcześniej, no jakoś mu to nie wychodziło, ale teraz ostatnie te mecze w kadrze to jednak jest, to wydaje mi się, inny zawodnik, że może też przez to, że odchodzi z Napoli, wiesz, lidera, może to być ten powód. Może tym bardziej, że teraz zawsze gdzieś był trochę może w cieniu Lewandowskiego. No to jak wielu z nich, tym bardziej, że teraz Lewandowskiego, jeżeli nie będzie, to on może wziąć to na siebie. No i zobaczymy, czy wtedy faktycznie dorósł do tej roli lidera, tak jak mówisz. Powiem tak, na koniec. 26 piłkarzy, 8 z Ligi Włoskiej, z Lig Włoskich, 3 z Polskiej Ekstraklasy.
No to i tak chyba jednego za dużo. Trzech z Turcji, Anglii, dwóch z Francji, jeden z Niemiec, jeden z Bułgarii, jeden grający na co dzień w Belgii, jeden reprezentujący ligę amerykańską, grecką i hiszpańską. Z niemieckiego jakiegoś portalu informacje, że, które tam przedstawia, który może zawodnik być gwiazdą na tak. tej drużyny i się dziwiłem właśnie Piotrowskiego. Wymieniają. Kreują, tak. Ale to jest zawodnik, wiesz co... Solidny zawodnik, ale... No bo widzisz, a ja ci powiem tak, ja jak na przykład zastanawiałem się, kto powinien grać w linii pomocy, to właśnie mówiłem Zalewski, Piotrowski, Zieliński, to jest trójka, która musi grać. Do tego Szymański, który jest z nich... Tak, znaczy jak będzie z Romańczukiem, bo... Też miał kontuzję. No, tak, ale też ostatnio to będzie sporny, ostatni mecz, koniec ligi. Zagrał wreszcie na swoim takim poziomie, do którego dorósł, bo też jest wiekowym już zawodnikiem, mimo wszystko po 30. No zobaczymy, słuchaj, jakby nie było... Dziś Niemcy rozpoczynają turniej w Niemczech u siebie. Ponoć Polacy też są u siebie, bo w Niemczech jest ich dużo, a Lewandowski stwierdził, że wraca na stare śmieci. Dużo bramek na tych stadionach strzelał. Pechowo nie strzeli na pewno w pierwszym meczu. Może nie strzeli w drugim. Może nawet w trzecim. Ale może dane mu będzie zagrać w tym czwartym. Ja wiem, zabrzmiało to trochę śmiesznie, ale był taki jeden komentarz w radiu, jadąc samochodem gdzieś do studia. Słyszałem, jak jeden z kibiców apelował do piłkarzy, zróbmy wszystko, by Lewandowski mógł strzelić gola w czwartym meczu. To ja bym nawet powiedział, w siódmym, niech strzeli w siódmym meczu. I jakby strzelił w siódmym, myślę, że wszyscy byśmy byli tutaj zadowoleni, ale faktycznie tak jak mówisz, zobaczymy co będzie. I zachęcam do udziału w konkursie. Pamiętaj Sławek, do 18 masz czas. Dobrze. Dziękuję. Super Sławek. Weź tego mikroporta w nóż, bo baterie się wyczerpują tak szybko.